Now I'm followed by two Polish players, one of our regular participants of Betfair Live Poker events, Vladimir Kaiser and his friend Nitro. Guys, how are you doing so far in the tournament? Jak się czujesz? Jak ci idzie w turnieju? Idzie mi bardzo dobrze. Dostałem się z satelity, praktycznie z free rolla. 50 euro mnie kosztowała wejściówka. Także na razie jest ok. He tells that he's going fine and he won a satellite, free roll satellite. Yes. He invest only 50 euros. Satellite was a free roll and rebuy was pay and he's doing well. Pretty cool. Do you have any special trick for a satellite? Czy masz jakąś specjalną taktykę na satelitę? No. Była dobra gra. Wszystko się dało, nie dostałem żadnego suckouta. Lepsza ręka się utrzymywała, no i udało się wygrać. No, he haven't any special tactic for satellite. He had good cards, they hold, and no suckouts, and he won. Easy game. Easy game. You played quite a lot of Betfair events. Which one did you like the most? Który ci się najbardziej podobał z dotychczasowych eventów? Say Prague. Powiedz Praga. Znaczy, to jest mój czwarty event na Betfaira. Byłem w Wiedniu, byłem w Tallinie, byłem w Jałcie i teraz jestem tutaj. W Tallinie byłem na finałowym stole. W Jałcie nie poszło, ale były fajne wczasy. Natomiast Praga, zobaczymy. Na razie fajne odczucia. In Tallinn he was at the final table and because of that was the best event for him, but in Jałta was a great city, great weather, and he enjoyed over there. And now a couple of questions for you. How are you doing so far? I'm doing well. I came here not to play poker, to rest from poker, to see the town and met some girls or something like that. Czech girls, Czech beer. Yes, something like that. Have fun only, not play poker. Okay, so good luck guys with both of your missions, with you having fun and with you with the tournament. Thank you. Thank you. Good luck.